Niech otworzy się przestrzeń wolna od oporu powietrza, która niosła go na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Dwa razy po złote olimpijskie berła. Przypomnijmy sobie także Mistrzostwa Świata w Val di Fiemme, kiedy polski archanioł spłynął do Predazzo. Niech teraz z tej zimnej, krajowej krainy w Lahti także spłynie coś ciepłego dla nas, wspaniałe światło. I teraz patrzmy, jest w górze i będzie. Nie będzie. Niestety, ale jest to ale w postaci Piotrka Żyły. Piotrek Żyła jest na pierwszym miejscu. Kamil Stok 124,5 metra. Myślę, że przegra także chyba z Vanem Ellem. Spóźniony skok. 124,5. Odjęte 2,2 punktu. Noty po 18,5 od trzech sędziów. 2,18. Ale Piotr Żyła staje przed ogromną szansą. Czwarte miejsce Kamila Stocha, a więc za Maćkiem Kotem. Pierwszy Piotr Żyła, trzeci Maciej Kot, Kamil Stoch czwarty, piąty Dawid Kubacki i tylko trzech skoczków pozostało do końca dzisiejszego konkursu.